Specjaliści alarmują, coraz młodsze dzieci potrzebują pomocy psychologów. Czasem nawet 5-6-letnie maluchy są uzależnione od komputera. Lekarze szukają przyczyn takiego stanu rzeczy, dlatego spotkali się w Warcie na ogólnopolskiej konferencji tematy tabu w psychiatrii dzieci i młodzieży, jak interweniować, kiedy leczyć. Życie jest nieprzewidywalne i rzeczywistość dużo szybciej rozwija się niż merytoryczne, tak, zasady opracowania czy schematy postępowań. Codziennie, tak, specjaliści spotykają się z zupełnie nowym problemem, bo co pacjent, co dziecko to zupełnie inna historia życiowa, zupełnie inny problem do rozwiązania. Im częściej się spotykają, tym częściej mają okazję wymienić poglądy, wymienić pomysły na radzenie sobie z bardzo trudnymi sytuacjami życiowymi i z problemem poradzenia sobie z procesem terapeutycznym. Stąd taka konferencja to jest konieczność, to nie tylko przywilej, ale i konieczność dobrego prowadzenia szpitala. Kacper ma 6 lat. Od jakiegoś czasu komputer jest najważniejszą rzeczą w jego życiu. Wstaje rano i żąda jego włączenia. Sam nie może tego zrobić, bo rodzice założyli hasło w komputerze. Tak, jest to problem i to duży, bo jak tylko otworzę oczy, praktycznie to jest mama włącz komputer, bo jest hasło. No i śniadania nie chce jeść, ja muszę przychodzić tu do niego do pokoju, karmić go, obiadek mu podstawiać i gra, dopóki nie idzie do przedszkola. Chłopiec ponownie siada przy komputerze zaraz po powrocie z przedszkola i coraz trudniej zainteresować go innymi zabawami. Tak, są fochy, troszkę popłacze, no trzeba go czymś innym zająć. Jak starszy przyjdzie i chce grać, to wtedy też jest awantura, no bo duży wchodzi, mały musi zejść i on nie ma co robić. Pani Beata już powinna zacząć martwić się zachowaniem syna. Tak uważają specjaliści. Rodzice powinni znacznie uważniej przyglądać się poczynaniom swoich pociech. Tylko wówczas wychwycą moment, kiedy dziecko ucieka z realnego do wirtualnego świata gier i internetu. To jest jakiś sygnał, tak, który mówi, że dziecko no, ma jakąś potrzebę, tak? I tutaj rodzic generalnie powinien zainteresować się, dlaczego tak jest, tak? Co pod tym się kryje, dlaczego już rano dziecko mówi o tym, że chce skorzystać z komputera. Taką niezaspokojoną potrzebą może być potrzeba kontaktu, rozmowy, wspólnych zainteresowań z rodzicami. Profesor Tomasz Wolańczyk, krajowy konsultant do spraw psychiatrii dziecięcej, przyznaje, że od kilku lat liczba młodych pacjentów nie rośnie. Znacznie jednak obniża się wiek, kiedy dzieci potrzebują specjalistycznej pomocy. To samo dziecko, które miało, powiedzmy, może nie ono, ale podobne dziecko, które 20 lat temu przy wsparciu rodziny i przy dość liberalnej szkole przetrwałoby, to samo dziecko dzisiaj, prawda? Przy rodzicach wracających z pracy o 19, przy szkole nastawionej głównie na wyniki egzaminów, ono nie daje sobie rady. Podczas ogólnopolskiej konferencji szkoleniowo-naukowej psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci zastanawiali się, jak pomóc małym pacjentom. Często takiej specjalistycznej opieki potrzebują całe rodziny, a problemy dziecka to jedynie objawy kłopotów dorosłych. Życie jest zbyt trudne, młodzi ludzie sobie nie radzą sobie dorośli. Tym bardziej nie radzą sobie dzieci z problemami osób dorosłych, tym samym z sobą. Leczenie dzieci jest trudne, wymaga wsparcia rodziców. Najważniejsze jednak, by dorośli uświadomili sobie skalę zagrożeń czyhających na ich dziecko. Muszą z nim rozmawiać i mieć czas na wspólną zabawę. Wtedy łatwiej ich pociecha poradzi sobie w życiu.